jak wiadomo, dostaliśmy informację, że komisja rewizyjna powinna po prostu składać się z przedstawicieli wszystkich klubów. Na ostatniej sesji nie wybraliśmy przedstawiciela klubu, nie został włączony do komisji rewizyjnej klub nasza, przedstawiciel klubu nasza gmina, a zatem uczynimy to na dzisiejszej sesji. Nie unieważnił. Wojewoda przesłał informację z zapytaniem, czy Rada Miejska poczyni starania o ukształtowanie komisji rewizyjnej zgodnie z przepisami. Gdybyśmy tego nie uczynili, wówczas wojewoda by unieważnił naszą uchwałę. Natomiast jest to jakby w formie zapytania i polecenia. No. Proszę uprzejmie, pan radny ma słowo. Ja się dziwię tylko, że pan Rasa na prawie w momencie, kiedy wybiera się członków komisji, nie zwrócił uwagi na to, czy to jest zgodne, czy niezgodne, nie tylko z ustawą, ale z ustawą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ja mogę tutaj dobrej mnie obronić? Bardzo proszę, panie radny. Ja mam dobrze, panie radny, że radca pan zwrócił uwagę na to uchybienie, tylko go nie posłucha. Dziękuję bardzo. A radca pan nie podejmuje głosu, nie głosuje za państwa. Pani radna Mundziakiewicz, bardzo proszę. To, bo ja sądziłam, że wojewoda uchylił tę uchwałę i że komisja rewizyjna, która działała w składzie tych pięciu osób, które zajmowały się sprawą pani skargi na pani, na działania pani dyrektor, i dlatego pani przewodnicząca wystosowała ten projekt uchwały. Więc czy naprawdę w takiej sytuacji ten projekt uchwały powinien być wycofany? Może takiej sytuacji, o jakiej teraz usłyszałam. Bardzo proszę, pani mecenasie. Pani radna, no, uchwała nie została, natomiast jest taka tendencja, to niesłuszna, że odrzuca się owoce poszczególnego drzewa. Jeżeli jest uchybienie, tak, i komisja rewizyjna, która nad tą skargą obradowała i pewne swoje wnioski złożyła, była wadliwa, tak, bo stwierdzenie ważności jest albo skutkiem zmiennym. Nikt nieważności tej uchwały nie stwierdził, tak, ale mamy wiedzę, że skład był nieprawidłowy. To podjęło uchwałę, która może być przedmiotem skargi cywilizacyjnej, wiedząc, że jakiś jest błąd, który może być podstawą, nie wiem, czy będzie, może podstawą jakiś skarg, wniosków i uchylenia uchwały i sprawa, która jest 5 miesięcy w Radzie, tak, będzie ewakuowana przez instancję administracyjną, przez sąd, żeby to do nas wrócić, to myślę, że tutaj słusznie podejmiemy tą decyzję, że odroczymy to na kolejną sesję i nie będzie żadnych wątpliwości, tak. Co do tego komisja była, że rewizja była właściwie w drugim składzie i że jej wnioski są zasadne i uchwała, którą podejmie Rada z wyniku tych obrad komisji, to będzie, powiem, miała oparcie formalne. Jakieś ryzyko istnieje, że może zostać uchylona, tak? To nie jest tak, że na pewno, bo uchwała, która powołała ten skład źródłowy, nie została uchylona. Wojewoda dał nam czas, jak teraz dzisiaj te uchylenia naprawimy, nie będzie interweniowy. Ale jest taka wiadomość, że ta komisja przez ten okres miesiąca czy dwóch nie była w składzie prawidłowym. To nie warto brać żadnego ryzyka i to jest takie podejście bardzo rozsądkowe, tak? Czyli mogę? Bardzo proszę, ja to rozumiem, w związku z tym my już przegłosowaliśmy, żeby z porządku to wycofać, ale teraz mam jeszcze jedno pytanie. Czy rozszerzymy porządek obrad o właśnie wybór jedno zdanie, jeśli można. Zwracam się. Bardzo proszę. Wobec tego, proszę państwa, przystępujemy do kolejnego punktu. Tak.
bardzo proszę. Pan radny Moskiewicz, proszę. Pan podpisał tutaj umowę z panem Derylakiem o wykonanie tego boiska. Tam słyszałem z nas, że to była jedna z niższych i opiewała na 2 miliony. Za jaką kwotę pan podpisał umowę? Można? Bardzo proszę, panie burmistrzu. Pani przewodnicząca, przerwie panu przekażę dokument. Mowa z tego, że dla mnie opiewa pan 2 miliony, jest niższa. Zgodnie z tym, że tam wszystko, co mamy bliżej. Tak. Myślałem, że pan przy takiej kwocie dłużej, to pan ją pamięta. No, pamiętam ją, natomiast chcę być bardzo precyzyjny, tak? Jeżeli tam będą jakieś grosze, tam dawne, to ja jeszcze będę chciał się posiłkować z tekstem umowy. To ta niższa od tej, którą mam. Czy pan by się w stanie w czasie sesji dzisiaj przyjąć? Oczywiście, tak. Przerwie. Bo ja bym chciał poinformować mieszkańców. Wszystkich, tak. Żeby wiedzieli, co się robi z taką kwotą. Dziękuję bardzo. Pan radny Kuryłu, proszę. Chyba 9,
28 tysięcy od pana marszałka, ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze rozmawiamy z wieloma potencjalnymi partnerami i stąd ten kalendarz jest aktualizowany. Natomiast oczywiście myślę, że już na przełomie po połowie maja będzie dostępny, mam nadzieję też w takiej formie, która w ogóle będzie stała i widoczna przez przyjeżdżających gości, turystów na stałe umieszczona w centralnym punkcie w mieście. Także na pewno Państwo zostaniecie poinformowani, ale również przekazana zostanie taka broszurka Państwa. Dziękuję bardzo. Pan Radny Kuryś i Pan Radny Moskiewicz. Ja bym poprosił Pana Burmistrza o rozwinięcie punktu pierwszego. Aktywny udział w procedowaniu utworzenia specjalnej strefy autonomicznej. Jakie to były spotkania? Gdzie się odbywały? Kto był uczestnikiem? Jestem żywo zainteresowany tym tematem. Można? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że Pan Radny poruszył ten temat, bo chciałem akurat nawiązać do myślę, że takiego wielkiego sukcesu na starcie, bo to jest dopiero poziom startowy, ale bardzo ważny gminy. Otóż 18 marca decyzją Rady Ministrów została utworzona podstrefa specjalnej Kostrzyńsko-Słubiskiej Strefy Ekonomicznej w Kamieniu Pomorskim na powierzchni ponad 44 hektarów. Pani Radny, uczestniczyłem w wielu spotkaniach zarówno w Ministerstwie Gospodarki, jak i prowadziłem rozmowy bezpośrednio z przedstawicielami zarządu specjalnej Kostrzyńsko-Słubiskiej Strefy. Pan jako radny, jako pracownik też starostwa doskonale wie, że takie spotkania są potrzebne, są niezbędne i na pewno tylko i wyłącznie wysyłając pisma myślę, że niewiele byśmy zdziałali. Tyle mogę. Dziękuję Panie Burmistrzu. Pan Radny Moskiewicz. No ja właśnie tylko w tym samym temacie chciałbym to rozszerzyć. Panie Burmistrzu, tam jest pojawiło takie sformułowanie, że podmioty gospodarcze będą mogły ubiegać się o konkretne działki, czy tam jakieś tam parcele dopiero od sierpnia. Dlaczego ten okres tak był wyczekiwany? Czym to jest spowodowane? Można? Proszę bardzo. Proszę Państwa, praktycznie to zależy, jak będziemy traktowali procedurę, która obowiązuje. Procedura jest jedna w kraju. Oczywiście na dobrą sprawę już prowadzimy rozmowy, tak jak powiedziałem, na obrzeżu strefy. Jeszcze przed strefą powstanie najprawdopodobniej jeden zakład produkcyjny w tym roku. Natomiast prowadzimy rozmowy co do lokalizacji w strefie poszczególnych podmiotów gospodarczych i ta lokalizacja, tutaj duży ukłon wykonujemy w stronę inwestora, to on może sobie wybrać na dzisiaj działkę, czy jest to działka w bezpośrednim sąsiedztwie bocznicy w stronę Niłachowa przy torach kolejowych, czy jest to działka w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy przy 107. Mogę powiedzieć, że położenie strefy zostało ocenione jako wysoce atrakcyjne. I to też jest bardzo ważne. Rozmawiam ostatnio z członkiem zarządu dużej firmy, który potwierdził, że renta geograficzna, czego myśmy się może nie tyle obawiali, ale myśmy się liczyli z tym, że generalnie w Goleniu, strefa goleniowska taką rentę ma najlepszą, ale potwierdził, że ta renta geograficzna, szczególnie jeżeli chodzi o kierunek północ-południe Europy, jest bardzo ważna i możemy na tym zyskać. Także myślę, że Państwo klimat stwarzacie nieustannie, jeżeli chodzi o inwestorów. My mamy to wykonać, co trzeba i to robimy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pan Radny Kuryło, proszę. Przewodnicząca, odnośnie pisma, które Pani przekazała, dziękuję. Jest tylko jedno ostatnie zdanie. Odpowiedź proszę przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca, do 2014 roku. Za pośrednictwem Państwa. Co niniejszym Pani Radny uczyniłam w terminie. Proszę mi powiedzieć, czy może Pani zdanie się treść? Tak. Napisałam, że kształtowanie Komisji Rewizyjnej zgodnie z przepisami prawa odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Czyli dzisiaj. No proszę Państwa, ale z tego co wiem, to na ostatniej sesji też podawano, bo kandydatura Pana.
Proszę pana, termin, jak pan zauważył, był niedługi, trzy dni chyba. Także odpowiedź musiałam dać niezwłocznie. Mogła, proszę pani, wykonać to taką do jednego z nas. Ale sesja jest sesją, panie radny, jest planowana w miesiącu, jest harmonogram na cały rok. Ostatni piątek każdego miesiąca, proszę państwa, i ja uważam, że na każdej sesji obowiązkiem radnym jest być, no. Skąd mogłam wiedzieć, kto będzie, kto nie będzie? Zakładałam, że wszyscy radni będą, oprócz tych, którzy ale są bardzo, bardzo chorzy. Ja o czym innym mówię? O porządku? Nie. Mówię w tej chwili o tym, że przed odpowiedzią, którą pani wysłała do pana wojewody, wypadałoby chociaż do jednego z nas zadzwonić i podkreślić, czy wyrażamy taką zgodę. Pani wysłała. Proszę pana, to jest nasz obowiązek. Tak, ja pani będzie moim drugim planem. Panie radny, myślę, że nie rozumie pan swojej sytuacji w Radzie. Proszę pana, korespondencja przychodzi do Rady Miejskiej. Ja jestem zobowiązana odpowiedzieć zgodnie z terminem i to uczyniłam. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, czy są jeszcze pytania? Bardzo proszę. Że w trakcie, kiedy była przygotowywana informacja o działalności burmistrza, pojawiły się jeszcze bardzo dobre akcenty, które świadczą o dobrej pracy naszej gminy. Odbierałem dla gminy nagrodę, wyróżnienie za wielką dbałość. Mogę kontynuować? Za wielką dbałość miasta Kamień Pomorski, miasta w kategorii miast powiatowych o oświatę. Zajęliśmy, proszę państwa, drugie miejsce w Polsce, jeżeli chodzi o nakłady na oświatę na poziomie miast powiatowych. To jest bardzo wysokie wyróżnienie. Ja myślę, że to jest państwa zasługa, wielka zasługa, że rezerwujecie w budżecie rokrocznie środki na oświatę, które pozwalają na przeprowadzenie naprawdę komfortowo, w wielu wypadkach, w komfortowych warunkach procesu edukacji. I druga ważna informacja, bardzo miła, cieszę się, że jest z nami pani prezes Edyta Materska. Otóż nasza marina, ale też miasto, bo przecież miasto jest właścicielem mariny, a zarządza nią spółka marina, spółka miejska, została wyróżniona, jest laureatem Nagrody Przyjaznego Brzegu. Może, jeżeli pani przewodnicząca będzie uprzejma, może pani prezes dwa słowa. Bardzo proszę, panią prezes. Bardzo proszę. Więc jakiś czas temu złożyłam aplikację do 10. już edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu. Decyzją jury konkursu ta nagroda została nam przyznana. Jestem jednym z laureatów tej nagrody, która została mi wręczona 5 kwietnia na Stadionie Narodowym w Warszawie podczas targu Energii Woda. Serdecznie zapraszam. Brawo. Dziękuję. Pani prezes, ja chciałem się tam trochę więcej dopytać. Jakie są właściwie kryteria przyznawania tej nagrody i to jest właściwie za co? Bo tak pani powiedziała ogólnie, ale tak w sumie jest sedno tej zasób, to jest przyznawane. Jak sama nazwa mówi, Nagroda Przyjaznego Brzegu jest przyznawana w wielu kategoriach. Ja dokładnie nie wiem, w której kategorii otrzymaliśmy tę nagrodę, dlatego że praktycznie dostałam tylko telefon od członka jury, który mnie poinformował na ten temat i zaproszenie na tą uroczystość, na galę włączenia nagród. Jak sama nazwa mówi, to przyjazny brzeg, czyli jest to stosunek do żeglarzy, cała infrastruktura, czyli wszystkie świadczenia, które się świadczy żeglarzom. Generalnie ogólnie, za całość. Pan wiceburmistrz Jędrzejewski. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja chciałem tylko powiedzieć jako dodatek, że tą nagrodę przyjaznego brzegu otrzymaliśmy już drugi raz. Pierwszy raz w 2005 roku otrzymaliśmy tą nagrodę również za gościnność, otwartość, przyjazny stosunek do żeglarzy, którzy przybywają do kamienia. I ja się bardzo cieszę, gratuluję pani prezes również
dziękuję. Okay. Pan radny Kulik, prawda? Ja chciałem zapytać pana burmistrza, czy jest szansa, żebyśmy w przyszłym roku byli na pierwszym miejscu. Czy to jest jakaś cyklicznie przyznawana nagroda? Proszę pana, powiedziałam, że nie był pan do końca
a do końca się bywa na sesjach. Jest to naszym obowiązkiem. Nie zarzucam, tylko stwierdzam fakt. Dziękuję. Ale ja zadałem jeszcze jedno pytanie. Słucham. Czy w porządku obrad na poprzedniej sesji było uzupełnienie komisji, skład komisji? Proszę pana, nie było, bo był to punkt sprawy bieżące, wolne wnioski. I w tym punkcie ukształtowaliśmy, wypełniliśmy komisję rewizyjną. Sytuacja jest analogicznie podobna do dzisiejszej sytuacji. Proszę pana, proszę o zgłoszenie kandydatury do komisji rewizyjnej. Nie mam. Ja mogę? Proszę. Bardzo proszę pani radna Młodziakiewicz. Ja zgłaszam do komisji rewizyjnej radnego Stanisława Kurzyło. Dziękuję bardzo. Czy pan przewodniczący klubu Nasza Gmina wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Nie ma warunków, panie radny. Nie ma warunków. Albo się jest, albo nie. Proszę pana, uzupełnienie składu komisji rewizyjnej. Wprost takiego wniosku nie można wydać, panie radny, tak? Uchwała zarzucono nam, że powołaliśmy komisję rewizyjną w składzie nieprowadzonym, czyli bez obecności udziału wszystkich klubów. Natomiast nie ma obowiązku, aby ten przewodniczący, ten w zasadzie klubu opozycyjnego czy innego klubu był przewodniczącym komisji lub jego zastępcą. Wydaje się, że jakaś racja jest po państwa stronie, że oczekują państwo zmiany tutaj, żeby w przewodniczeniu komisji. Natomiast nie jest to skutek, który wprost można wyprowadzić z tego stanowiska wojewody. Tak? Jest jakiś, nie ma tutaj obciążenia. Tak? Na dzisiaj tej uchwały nie widzę, że ona jest nieważna. Tak? Wojewoda nam ją zaoferkował, wskazując, że zrobiliście źle, poprawcie się. Wskazał, uchwała jest nieważna, tak? Uchylę ją. O takim przypadku ja nie wiem. A mogę jeszcze? Bardzo proszę, pani radna Młodziakiewicz. Jak nasz klub, nasza gmina pisał do wojewody Zachodnie Pomorskiego w sprawie podjętej uchwały i byłam już na rady, aby zapisać to w tej jednej uchwale był wybór właśnie pana radnego Artura Świebody, a także był zawarty wybór przewodniczącego komisji rewizyjnej i jego zastępcy. I w związku z tym, jeżeli my poprawiamy tę uchwałę, to czy nie należałoby również dokonać wyboru, jeżeli będzie ten nowy skład komisji, dokonać wyboru przewodniczącego i jego zastępcy po to, żeby już nam niczego nie zarzucił, albo żebyśmy już nie musieli pisać odwołania. Pani radna, proszę bardzo, pani radny Lotawiec. Proszę państwa, ja proponuję kandydaturę pani Gmin. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, można? Bardzo proszę. Jest pan za głosem. Czekam Masłowskiego. Czy pan Masłowski wyraża zgodę? Ja pytałem, że pan radny, pan radny bywa dla to, jest właściwie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani mecenasie, co zgłosiła pani radna Młodziakiewicz? Znaczy, szanowni radni, tutaj rzeczywiście dowiedziałem się, że to była jedna uchwała w temacie wyboru członka komisji rewizyjnej i zarazem jego stanowiska. Także to był mój punkt, że to pani powiedziałem. Natomiast mówię, ta uchwała nie jest nieważna, tak? Na dzień dzisiejszy. Tak, no i nie będzie, tak? No, nie do końca.
Może pan radny napisał. Może pan radny wie coś więcej niż ja, my wiemy, co to chce na wojewoda. Daje nam czas, usuniemy niezgodność, nie będzie interweniował. Natomiast no, ja obawiam się, panie radny, że tak jak wcześniej było, że nie będzie nikogo z klubu opozycyjnego, który będzie chętny do wyboru do komisji. No tak już wcześniej mieliśmy z tą sytuację, ponieważ państwo no, nie chcą być w komisji, to skutków negatywnych z tego wojewoda nie będziemy ciągały i takie uchwały nam nie unieważnią. Sądzenie nie dzieje się krzywda, tak? Jak państwo nie chcą być w komisji, to nie będą mówić, że rada nie będzie działała, nie będzie komisji rewizyjnej, bo klub opozycyjny nie chce być tak? Bo się nie podoba po prostu tej postępowania, czy inna rzecz. To jest prawo, ale też obowiązek być w komisji rewizyjnej, tak? Jak państwo dzisiaj na sesji uważam, nie będą chcieli, to wojewoda nie będzie nam uchylał uchwały, tylko stwierdzi, nie ma kogoś z klubu, bo nie chciał. Ale nie przyniosą nam, co zrobi wojewoda, natomiast no, tak to wygląda, bo przez długi czas nie mieliśmy państwa w komisji rewizyjnej i nikt nie kwestionował ważności procedowania przez komisję rewizyjną. Pani radna mówi, a kiedy się pan radny nadaje? Dziękuję pani mecenasie. Ja składam wniosek, aby po uzupełnieniu składu komisji rewizyjnej dokonał się wybór przewodniczącego z obecnego składu tego, który tak będzie i jego zastępca. Czego się mówicie? Macie większość komisji, ja się mogę tak też siłą rzeczy, tak? Ponieważ z tego co pamiętam, pan radny się woda był zastępcą. No to wybierzemy. Siłą rzeczy tego zastępca nie będzie, nie ma już, bo złożył inaczej, czyli siłą rzeczy ten wybór zastępcy będzie musiał być przeprowadzony, tak? Czy będzie, czy nie będzie państwa wniosku, że trzeba zastępcę wybrać? Tak, nie mogę. Pan radny Latawicz, bardzo proszę. Panie przewodniczący, ja podnoszę rękę, pan Latawicz. Nie, nie radny. A pan radny się nie czy pan radny Latawicz? Tak, chciałem jeszcze jedną kandydaturę pani radnej Młodziakiej, żeby została w komisji rewizyjnej. Ale ja złożyłam wniosek, może pani przewodnicząca do tego wniosku. Czy pani radna wyraża zgodę na kandydowanie? Ale ja najpierw złożyłam wniosek, pan radny. Ale pan mecenas się odniósł już do pani wniosku. Ale ja... Pan radny Kuryś i pan radny Żak.
chciałem tylko powiedzieć, że w ostatnim czasie zmieniały się komisje zarówno oświaty, jak i budżetu. I tam nie wynikało to, że musimy zmienić też przewodniczącego. No nie wiem. To nawet trochę nielogiczne do tego razie. Pan radny Kuryś, może głośniej troszeczkę, bo nie przeczytałem. Nie, ja już nie wiem. Pan radny Żak i pan radny Latawiec. Proszę bardzo. Ja mam zapytanie do pana mecenasa. Czy wybór przewodniczącego to nie jest czasami wewnętrzna kwestia komisji? I czy wówczas pytanie pani radnej nie jest bezprzedmiotowe pytanie? Znaczy, tak. To jest a propos to jest, nie, to wniosku głosowanie tutaj. Przewodniczącego i następcę wybiera rada spośród członków komisji. Jest dobry zwyczaj, że tę osobę wskazują pomiędzy sobą członkowie komisji, a rada de facto tylko ten wybór zatwierdza. Natomiast literalnie ze statutu wynika, że to jest wola zawsze rady, tak? Bo rada wskazuje, co ma być przewodniczącym i jego zastępcą. No, mamy taki dobry zwyczaj, że Państwo sami się dogadują, wskazują tam osobę, żeby nie była to osoba, która będzie kierować żaden z musu, a z innych przyczyn komisji. Także tutaj rzeczywiście, gdyby mieli zmieniać przewodniczącego, to składem całej rady. Dziękuję panie mecenasie. Pan radny Latawiec. Jest tu przerwę. Bardzo proszę w imieniu klubu i zapraszam. Musimy się spotkać. Proszę bardzo, proszę państwa, spotykamy się godzina 2. Pan wyraża zgodę. Pan powiedział, że pan wyraża zgodę. Przez sesję było w porządku obecnym.
panie przewodniczący, pan, klub zgłosił pana i kandydatura pana byłaby przegłosowana. Natomiast tutaj pan mecenas powiedział, że zresztą o czym my widzieliśmy również, emocje również zadziałały. Komisja rewizyjna, proszę pana, liczy 5 osób, nie 6, 5. Więc w pierwszej kolejności została przegłosowana, przepraszam, proszę o ciszę. W pierwszej kolejności została przegłosowana podana kandydatura radnego Świebody, została przegłosowana i skład był pięcioosobowy. W związku z tym nie głosowano już kandydatury pana, panie radny. Ale nie możemy popełniać tych samych błędów i robić tutaj jakichś wymyków. No proszę być poważnym, no. Ale przegłosowaliście państwo kandydaturę pana Świebody po informacji pana mecenasa, że to jest niezgodne z prawem. Panie radny, czy my cały czas musimy popełniać błędy na życzenie? No zaplanowane jakieś? Proszę, proszę się odnieść do pisma pana wojewody, dobrze? No tak, no, dlatego się no więc proszę państwa. Z dzisiejszego dnia nie będzie złożona skład komisji pracy, zostaje stwierdzony za nich najgodniej nie ma proszę uchwała. Dobrze, jeszcze raz. Panie radny Lepawiec, proszę. Czy pani Mudziakiewicz wyraża zgodę pracy w komisji? Tak. Tak? Wyraża, jeśli cały skład. Nie ma pani rada, nie ma jeszcze. Przepytałem już państwa wszystkich, więc ja czekam na odpowiedź. Nie, nie wszystkich, bo jest mi okej. Mogę? Pani przewodnicząca, mogę? Pan radny pyta, nie, proszę. Ja jedno jedyne rzeczy chcę powiedzieć. Proszę ja bardzo, pani radna ma głos. Ja przede wszystkim chciałam przeprosić wszystkich państwa z tak, podejrzewam, że nie byłoby tego, gdybyśmy wcześniej zostali poinformowani o takim piśmie. Naprawdę nie mieliśmy zielonego pojęcia. O, czekaliśmy na pismo od wojewody jako odpowiedź na nasze, do pana wojewody w związku z tą uchwałą. I wydaje mi się, że wniosek przewodniczącego klubu radnych nasza gmina jest zasadny, abyśmy tę sprawę przenieśli po prostu pod obrady na naszej sesji radnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja wyjątkowo jakieś stanowisko zajmę, no bo to jest państwo radni niestety zdają sobie sprawę z tego, że wojewoda wskazał na pewien termin, tak? I jeżeli ten termin zostanie przekroczony, zapewne zastosuje sankcje w postaci być może niewolnienia nam uchwały. Jeżeli ta gra ma do tego zmierzać, no to do tego zmierza. Natomiast no, ja nie widzę powodu, żeby stan, wiedząc, że jest stan nienależyty, żeby ten okres trwania tego stanu przedłużać. Jest dzisiaj sesja, jest możliwość tego stanu rzeczy naprawienia. Zrobił się wakat komisji rewizyjnej w postaci rezygnacji pana radnego Świebody. I tutaj odraczanie tego na kolejny miesiąc powoduje, że na jakieś ryzyko narażamy się właśnie tego, że nie będzie można skargi rozpatrzeć, która jest złożona, która czeka. No, ja bym przeciwny, tak? Dlaczego pan takiego sprzeciwu nie zgłosił na poprzedniej sesji? Znaczy, przed chwilą pan powiedział, że być może nieważni, być może odłoży, że przesunie, a teraz pan mówi, że najprawdopodobniej... Powiedziałem panie radny, że jeżeli nie będzie z państwa strony kandydatów do komisji rewizyjnej, to kończy zasadą taką, że w końcu nie dzieje się krzywda, wojewoda nie będzie ingerował w uchwałę o komisji rewizyjnej, gdzie jest niemożliwość wyboru kogoś z państwa klubu. I wtedy ze względu na brak składu osobowego sądu. Wiem, że tak. W sensie prawomocno. Jeżeli to będzie, ten punkt będzie przeniesiony, odroczony, tak, zniesiony, no to nie będzie tego argumentu, że państwo nie chcieli, tak? Tylko jest argument, że jest uchybienie, którego mimo terminu odwody nie naprawiliśmy. W tym momencie nie. Jeżeli państwu o to chodzi, to jasno powiedzieć, że o to nam chodzi, chcemy, żeby tak się zdarzyło, tak? I ja to rozumiem, tak? Takie państwo mają prawo do tego. Natomiast ja wtedy wyraziłem swoje stanowisko, że tak, ja taką uchwała nie powinna się ugięta, że państwo mają prawo i obowiązek być w tej komisji. Nadal to podtrzymuję, natomiast no też nie będę za państwa głosował czy proszę mandatu, tak? Pytają się państwo o zdanie, mówię, że ja jestem temu przeciwny, uważam, że to będzie trwanie w błędzie, który ten błąd może jakimś konsekwencjami jakimś dla gminy. Takie jest moje zadanie i tak zgłaszam. Teraz ja nie prowadzę obrad, ja nie głosuję, ja nie zgłaszam, to już jest państwa kandydatura, tak? To jest moje zdanie. Jeżeli to jestem w tym miejscu, gdzie jestem i
znam statut, ustawę. Gdy coś dzieje, to ja wygłaszam. No ja nikogo nie ciągle zmuszam. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz i pan radny Moskiewicz. Ja może też chciałbym uzupełnić informację odnośnie braku przepływu informacji, bo to jest istotne, że ja rozmawiałam akurat nie z panem przewodniczącym, rozmawiałem z panem przewodniczącym już kilka dni temu. Rozmawialiśmy i powiedziałem, że taka jest decyzja, chyba bardzo świeża, bo po rozmowie z panią przewodniczącą i to nie uznałem, czy będzie między państwem komunikacja. Ja rozumiem, że takich komunikacji państwa nie było. Mogę na, no, ja rozumiem, bo różne są sytuacje, mogą być sytuacje losowe. Natomiast taką informację przekazałem osobiście po konsultacjach z panią przewodniczącą, jeżeli chodzi o układanie propozycji porządkowych. Więc tyle mam do powiedzenia. Jeżeli państwo nie powiedzieliście takiej informacji, jest mi przykro, ale na pewno pan radny, pan Jacek Gruda taką informację ode mnie osobiście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Maciej. Ja chciałem zapytać przewodniczącego obecnego komisji rewizyjnej, bo to pan, pan mecenas powiedział, że jakieś skargi nie będą rozpatrywane, czy inne zagadnienia. Panie przewodniczący, ile mamy dzisiaj na dzień dzisiejszy komisja rewizyjna rozpatrzenia spraw? Dzisiaj? No na dzień dzisiejszy, ile komisja ma spraw do rozpatrzenia? Ale to nie... Nie, 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 panie radny, proszę. Ale może być, jak? Proszę pana. Znaczy, ja uważam, że rozmowy rady też by się świat nie zabawił, tak? To jak jest organ, to mamy właściwie skład, tak? Nie ma. Tak bardzo. To rady też by się świat nie zabawił, tak? Skład rady jest prawo. Wszystkie uchwały podejmowane na dzisiejszej sesji są prawomocne, bo jest większość obecnych na sesji. Nie ma dwóch członków, tylko rady miejskiej. W związku z powyższym myślę, że klub, mimo że jednej osoby nie ma, może podjąć decyzję większością głosów przecież. Jest, są łącza telefoniczne, chyba że państwo nie wyrażają zgody, to tak napiszę do pana wojewody, że po sesji rada, klub, nasza gmina nie podjęła decyzji albo nie wyraziła zgody do uzupełnienia komisji rewizyjnej. I proszę państwa, i po prostu sprawę rozstrzygniemy następująco. Panie przewodniczący, pierwsze. Piękny skład, panie burmistrzu, rzucił na nami pan to zdanie, to ten skład się teraz pojawia. Po pierwsze, poinformowaliśmy pana i przewodniczącą radę, kto został przewodniczący. Nie wewnątrz klubu, tylko oficjalnie na sesji. Dlatego dziwię się, że pan komunikuje się z panem Jackiem Grudą, który jest w chwili obecnej na zwolnieniu lekarskim. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Nasz klub, jeżeli pani potrzebuje, ma taką potrzebę, żeby napisał stosowne pismo, to będzie się zburzyło. Że oczywiście zastanowimy się na kolejną sesję z kandydaturą, gdyż na dzień dzisiejszy nie było tego porządku. Obrad nie wyjechał do przyjęcia. Proszę bardzo. Pan radny, pan burmistrz, proszę. Panie radny, panie przewodniczący, ja się nie zbliżę z tym. Dlatego, że biorę cel. Bo to tam był uprzejmy. Dlatego, że ja wielokrotnie już zwracałem się w końcu do pana i teraz jestem otwarty na to, żeby się z państwem spotykać przed sesją. Pan powiedział, że nie ma takiej potrzeby na to, kiedy rozmawialiśmy ostatnio, ale jestem cały czas otwarty na to. Natomiast to, że ja się komunikuję, chyba że pan jakąś dyscyplinę niesamowitą sobie wprowadził taką, że nie można się komunikować z państwem radnymi, ale wydaje mi się, że nie. Ale jeżeli tak, to proszę mi to powiedzieć, bo dziękuję panu burmistrzu. Pan radny Szlaski, proszę. Ja mam takie zapytanie do burmistrza. Może potrzeba kilku minut dla was. Telefony działają. Pan Jacek jest słaby, ale prawdopodobnie jest intelektualnie sprawny. I możecie wyprowadzić konsultację i ustalić to dzisiaj. Panie, bo jestem formalny, jest jeden, to ja wyraźnie, że 5 osób musi być.
Dziękuję. Pan radny Kurło, proszę. Tak, panie radny, dlaczego pan proponował tego na poprzednią sesję? No proszę mi powiedzieć. Się nie upierajcie, bo to jest dzielenie własne słowa. Pana, takiej dyscypliny, o której pan mi wspomina jako was, to nie ma nigdzie. Dlatego u nas nie jesteśmy tak lekarze do uznania. No nie bardzo. Panie przewodniczący, ja poproszę. Pan przewodniczący potrzebuje jeszcze trochę czasu na konsultację z panem. Tak, około 30 minut. 30 minut to troszkę przesadzacie. Nie, proszę pana. Sesja, tak jak powiedziałam, jest 13. Złożymy sposobne blisko i zamknijmy ten temat. Panie mecenasie? Trzeba sesję nadzwyczajną w tym temacie zrobić. Dzięki panu. Trzeba, nie wiem, 5 dni, 4 dni. Nie, no z jakiej racji? Jest sesja prawnie zwołana. Jest 13 obecnych radnych. Z jakiej racji? Pan radny Natalik, proszę. Ja jeszcze raz bym ponownił propozycję pani Muzyki do komisji rewizyjnej. I proszę zamknąć temat, pani przewodnicząca. Panie radny, słyszycie państwo, powiem wszystkim, co tutaj słyszałam, uważam, że dzisiaj na pewno nie będę. To dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani przewodnicząca, w imieniu klubu zgłaszam pana Świebodę do komisji rewizyjnej. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o przegłosowanie wniosku pana radnego Latawca. Proszę bardzo. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku pana radnego? Proszę bardzo. Czy przepraszam, pan radny Świeboda, czy wyraża pan zgodę? Czy pan radny Świeboda wyraża zgodę? Spotkamy się o godzinie 13. Pan radny Kurło, proszę. Poddałam pod głosowanie zmianę porządku obrad na sesji, którą przyjęliśmy prawie jednogłośnie chyba. Także wobec tego, proszę państwa, tu nie potrzeba było jakichś wielkich obszernych materiałów na przygotowanie i tak dalej. Jesteście państwo w większości tutaj, jest kontakt i uważam, że dzisiaj sesja prawomocna, będę to powtarzać do bólu, do skutku i możemy podjąć decyzję i klub jeden i klub drugi. Jest to... Jak pani mówi, wyrazimy na 100% zgodę na uczestnictwo komisji rewizyjnej członka tego klubu na przyszłe. Dziękuję. Proszę państwa. Czy w tej chwili państwo klub, nasza gmina nie może wyrazić opinii, kto będzie kandydatem? Nie. Będzie to na przyszłe. Na dobrą jednak kandydatę. I pan oczywiście napiszemy odpowiednie pismo. Dziękujemy. Pan radny Latawiec zgłosił wniosek, proszę państwa, przed sesją. Przed przerwą, który nie został przegłosowany. Bardzo proszę o przegłosowanie wniosku pana radnego. Tak, najpierw Artur miał. Pan radny miał wyrazić swoje stanowisko. Czy wyraża zgodę na stanowisko wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej? Uzupełnienie składu. Nie pamiętam wszystkich zapisów ustaw, uchwał, ale teraz mając taką wiedzę z tego zakresu, nie wyrażą zgody. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Kurło, bardzo proszę o pisemną informację, że takie stanowisko zgłaszacie, że będzie na następnej sesji zgłoszona kandydatura. Chociaż nie uważam, żeby to, uważam, że jest to zgodne
nie możemy popełniać drugi raz błędu. Pan burmistrz. Proszę, proszę pana, że przecież jest dla nas, myślę, wszystkich optymista. Każdy odpowiada za swoją decyzję, każdy burmistrz odpowiada za decyzję. Przewodniczący bierze naszą odpowiedzialność za decyzję klubu. Proszę również, biorąc pod uwagę, że jest wyraźna, też mojego głębokiego przekonania, wyraźne oczekiwanie, że to powinno być rozwiązane na dzisiejszej sesji. Prosiłbym jeszcze o ostatnie 5 minut w tej sprawie, żeby jeszcze ktoś z Państwa zaproponował jakieś rozwiązanie, tak? Żeby dwa kluby odniosły się do tego. Dziękuję panie burmistrzu. Pan radny Moszkiewicz, proszę. Ja jeszcze raz chciałbym powiedzieć, zapytać. Niech pan wróci, że pan radca jeszcze raz sformułuje. Ja radnie słyszałem, że to może być teraz, nie musi. Niech pan to powie, tak jest. Daliśmy odpowiedź do pana wojewody, że kwestia aktualizacji uformowania komisji rewizyjnej nastąpi zgodnie z przepisami prawa w dniu 28 na sesji. Czyli dzisiaj jest sesja zwołana prawomocnie. I taki wymóg nas tutaj po prostu zobowiązuje. Przewodniczący, panią bardzo szanuję, ale proszę o głos pana mecenasa. Proszę bardzo, panie mecenasie. Pan wojewoda nas wezwał do tego, byśmy stali w stanie prawidłowości, który mówi o tym, że nie ma w komisji rewizyjnej przedstawiciela jednego z klubów. Nie ma go. Jak dzisiaj go nie powołamy, to nadal go nie będzie, tak? Czyli stan nieprawidłowości trwa nadal. Czy pan wojewoda w ciągu 6 dni wykona jakiś akt nadzorczy, czy nie wykona? Nie wiem. Stan niepodłości trwa, tak? Dobrze by było go usunąć, to jeżeli dzisiaj nie wybierzemy kolejnego członka, no to w ogóle nie mamy komisji rewizyjnej, tak? Czyli mamy oprócz tego, że mieliśmy, że nie mamy w komisji rewizyjnej przedstawicieli wszystkich klubów, pierwsze uchybienie, to drugie, że w ogóle nie mamy komisji rewizyjnej, tak? Czyli na dzisiaj mamy już dwa uchybienia wobec prawa i statutu, tak? Możemy tak pchnąć, no. Proszę państwa, pana prosiłbym. Mam propozycję, żeby ogłosić przerwę 30-minutową i jeden czytelnik bądź więcej pojedzie do pana Jacka Gruzdy, skontaktują się, jest możliwość wyjechania i naradzenia i zaraz bym to teraz, bo to trzeba załatwić. Czy pan przewodniczący przyjmuje wniosek? Proszę bardzo, proszę o podanie kandydatury do komisji rewizyjnej. Bardzo proszę. Pan Andrzej Szlawski. Czy pan radny Szlawski wyraża zgodę? Tak. Dziękuję bardzo. A zatem proszę państwa, przystępujemy do głosowania nad uzupełnieniem składu komisji. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem kandydatury pana radnego Szlawskiego? Bardzo proszę. 1, 2, 3, 4, 5. I tym samym uzupełniony skład komisji rewizyjnej.